Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku City Testów. I dzisiaj bierzemy się za rozbudowę tego naszego niewdzięcznego miasta jak na ten moment. Nie mamy wybudowanego chyba żadnego domu, a już 144 mieszkańców, także ciekawe, ciekawe. Rozpocznę sobie pierwszy punkt w ronda, żeby po prostu mieć większe wysepki dostępne. Uważam, że jest to w sumie najlepszy pomysł, jaki tutaj mogę mieć na ten moment. No bo te skrzyżowanie to też takie... Wiecie o co chodzi. Aha, niestandardowe połączenie pasa grupy jest. Chciałbym to zmienić, ale na razie to tam paliwo. Co dalej? Planuję zabudować tą strefę tutaj. Raczej pójdziemy w te domki o większym zagęszczeniu, żeby po prostu tej ludzi trochę przybyło. I ten zjazd będzie mniej więcej tutaj. Tak, żeby to się mniej więcej z tym pokrywało. Coś takiego. Nie udaje mi się, że będzie git. No, raczej będzie G. Tak. Chyba tak. Patrzę też jak tutaj, jak dużo będę w stanie zmieścić tych gospodarstw domowych. Muszę jeszcze, chciałbym jeszcze jakoś to tutaj sensownie połączyć. O, w ten sposób. Mamy z tej strony. Już takie porządniejsze skrzyżowanie. I tutaj coś takiego. Małe rondko tutaj damy. No i raczej nic takiego nie będziemy tutaj dobudowywać. No. Najwyżej jeszcze jedno skrzyżowanie gdzieś tutaj po środku. Żeby był dostęp i tyle. A tu właśnie nadbrzeżne domki też mamy. Dobra, ale teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby jakoś ich tutaj osiedlić. Teraz tak, był tutaj mały taki myk. Nie chcę mieć domków z tej drogi. Chcemy, żeby to było wolno od tego. Również z tej strony. Dobra. To będzie git, no te. Cóż, tego nie będziemy stawiać raczej nic. Tutaj mogę co najwyżej sobie stawić ścieżki. No i that's all. No, będzie tyle. No i teraz te domy regowe. One mieszczą bardzo dużo.
Trzeba to wykorzystać. A z tej strony tyle. Zapotrzebowanie już maleje. No będą potrzebowali też na pewno edukacji po tej części miasta. Czy jak wiadomo, to różnie może być, różnie bywa. Dobra, tutaj już nie ruszamy. Jak na razie jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Podatki, nie? Jak na razie to jest główny issue, ale no potrzebujemy jakkolwiek zarabiać. Jesteśmy grubo 200 tysięcy do tyłu, no jeżeli chodzi o miesięczne saldo. Ale przynajmniej teraz widać, że się zaczynamy zjeszczać, nie? O to mi chodziło. Jakbym to wyrzucił, to bym tutaj dać rondo. Dokładnie. I to rondo jeszcze jako tako nie jest złe, dopóki nie powstanie tutaj trafik, nie? Jeżeli tutaj będzie trafik, to rondo już nie będzie dobrym pomysłem, będzie trzeba myśleć nad tym, żeby się pozbyć. Nie jesteśmy w stanie w City Testach chyba dać strzałki warunkowej na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo przejazdu. Nie, musi jest sygnalizacja świetna, także nie. Na razie musimy przetrwać z tym, co jest. Wysokie podatki. No, na podatki. Nowy budynek mieszkalny. No, chciałbym, żeby powstał. Bardzo. Myślę, czy. Nie wykorzystać tej sekcji, którą tutaj mamy. I na przykład... To jaka to jest? To jest za szerokie. To też mam wrażenie, że jest za szerokie. Bo to jest chyba ta autostradowa cienka postawiona, no dobra. Już tam pół biedy. I stąd prowadzimy to też gdzieś dalej. Muszę patrzeć też... A właśnie, trafik. Jak trafik wygląda. Trafik to raczej jeszcze git powinien być. A raczej będzie jeszcze cacy. Także o to się tutaj martwię. Wszystko postawiliśmy ostatnio. Surowce. Mamy żyzną glebę do wykorzystania znowu. Także też skorzystamy. Szkoda by było jej marnować, nie? Tak mi się wydaje, że tamy. O, na przykład ty nie jesteś w stanie ronda postawić, nie? Ciekawe. Ale jakbym zrobił tak, to pewnie, żebym mógł. Też nie, o. A czemu nie? What's the problem?
Kurde, aż teraz ciekawe zrobiłem. Wiem, że można wymusić na grze rondo. Ale to jest tylko i wyłącznie wtedy. Jak nie zrobić skrzyżowania? Troszeczkę większe skrzyżowanie. Tak jak teraz. No, dawaj to. No już. No ale jest ronda, nie? Trochę się pokombinuję, ale zrobić się da. No i w sumie tylko na to nam zależało tak naprawdę. Postawiliśmy to rondo. A teraz dzięki temu możemy tutaj sobie pozwolić na budowę gwiazdówki z tym farm. Farmy to jednak malusie będą, nie? Ale zawsze coś. No kurde. Podałoby trochę teren wyrównać. I od razu tutaj kładzimy go. To taka fajna zatoczka mogłaby powstać. Na pewno też zostawimy. Ja chciałem mimo wszystko mieć tutaj w miarę smooth teren. No, dokładnie coś takiego. No i jest spoczka. Petmos. O, i jesteśmy małą wioską. Mała wioska to jest panel produkcji, średnie zaludnienie, edukacja. Tyle. Potrzebujemy małą podstawówkę sobie postawić. Akurat bez dwóch zdań. Tylko się zastanawiam, czy jedna, czy dwie. No bo tutaj już edukacja nie sięga. Ale jest to koszt utrzymania 5000 na miesiąc. No i 400 uczniów, czyli tak naprawdę całe te nasze community by to pomieściło. Ale dobra, git. A, liceum też moglibyśmy małe postawić, no. Przecież to jest zwrotnie większy wydatek, nie? Dobra, na razie musimy to odpuścić, bo nas nie stać po prostu. No i te archipelagi też za dużo miejsca nam nie oferują, nie? Jest tu cholernie dużo wody. Zróbmy te farmy. Bez tego. Dobra, i to byłoby na tyle. Tylko jeszcze tutaj
Możemy jakieś tekstylia tutaj zrobić. Mamy nadwyżkę i wzorowy. Też nadwyżka. Ale nadwyżkę zawsze można sprzedawać. No, jestem ciekaw, czy. No, defaultowo powinno się też sprzedawać raczej. Nie powinny być wysyłane transporty do innych miast. No, w CitySach 1 to fajnie działało, nie? Akurat. Tego się przyczepić człowiek nie mógł. Jako taka. I myślę, czy może. Nie postawimy sobie trochę więcej tekstyli. Sądzę, że to nie będzie kiedyś ze sobą tutaj. Wiecie, przeszkadzało sobie. 130 ton to raczej będzie już na dłuższy czas zapas. W produkcji tutaj widzę, o, 20 ton węgla importujemy. Ale to 20 ton to jest do elektrowni węglowej, nie? Także, o, że wiecie, to jest też trochę inaczej. Tylko tych 20 ton nie będziemy za bardzo, nie jesteśmy w stanie teraz za bardzo wydobyć, żebyśmy byli niezależni. No, najbliższe złoża są tutaj, ewentualnie ta wysepka obok. Ale jeżeli chodzi o koszta, to może być mały incydent, że nam nie starczy siana na ten moment. Dobra, mam wyłączone te dróżki ze sobą. Trafik jeszcze się trzyma. Pasażerskie czy... Okej. Okay. Ci to sporo wysłałem. Też kiedyś będziemy na ich poziomie. Tutaj zrobimy wczesny zjazd i tutaj zrobimy wczesny zjazd. Tutaj można się tak pobawić jak naprawdę tymi wzorami, to i jak jest zbudowane. Każda miejscówka w ten sposób jakoś unique była. Ktoś przyjdzie i powie, panie, kto pan tak spierdolił? A ja powiem, ha, to ja. I tak się żyje. Jest como es. Chociaż tutaj bym bardziej postawił na takie proste z tej strony. Sharp turn. And here as well.
Właśnie, bez muzyczki to leci. Dobra, tutaj mamy ogarnięte. Będę się pamiętać, jak zmienię to na autostradę, to będę musiał rury pociągnąć samemu jeszcze raz. Taki tutaj minusik. Tak. O, ale to już na przykład nie wymaga tego. To na torzach rudy, nie? A to już nie wymaga złóż rudy. W końcu to zmienili. Tak samo to wcześniej, jak były te farmy kurczaka, to one wymagały tych złóż, nie? Tej strefy tutaj. A jak się właśnie stawiają na zwykłej, to nie produkowało tak efektywnie jak na tym, nie? A teraz już tego nie ma. Czy git? Też sprawiałem swoje błędy. Wróty gierki. Także git. Myślę właśnie, czy na takim zadupiu nie postawić jakichś tych mniejszych domków. Takie wypizdowe, to nie chcę tutaj. Mają takie spokojne domki i spokojne życie. Ewentualnie zaraz coś się tutaj postawi ciekawszego. Dajmy mi te bloki. Ale te jeden bloki co zapotrzebowanie chyba pójdzie. Albo nie. Miłe zaskoczenie. O, zaraz pójdzie. Zapchamy to tutaj tym, żeby był spokój na ten moment. Ale no, ludzie tutaj małe zagęszczenie preferują jak na razie. Zasięg służby zdrowia jest problemem. Co tutaj stoi? Aha, tu stoją firmy pierwsze. Zastanawiałem, czy one są już, czy jeszcze ich nie ma. Ale jak widać, już są. Kolejne firmy powstają. Mam jeszcze pół bańki tak naprawdę, nie? Musimy to jakieś rozdysponować. Widzicie, jak to saldo skacze? Chodzi. The fuck, man. No i tutaj też się ludzie fajnie będą wprowadzać. O, tutaj aut nagle jedzie, tak na instancie, nie? Tak aż dziwnie. Takie wprowadzenie się na potęgę. 500 osób już, nie? No tutaj teraz na razie lekkie korki powstaną. Zanim się ludzie tu wprowadzą. Widać, że jest tutaj cholernie duży trafik. To jest niski i tu będzie niski trafik. Ludzie dopiero muszą się wprowadzić, nie? To samo tyczy się tego tutaj miejsca.
Zasięg służby zdrowia jest problemem, ale no. Będzie jeszcze przez dłuższy czas. No nie jest to. Przy tym, że my zaraz zużyjemy całą podstawową naszą miejscówę na zabudowanie. A to też przyszłościowo myśleć. Czyli poprowadzenie tej drogi stąd dalej tam. Również z tej strony poprowadzenie jej tam. Oraz w niedalekiej przyszłości stworzenie intersekcji gdzieś tutaj i powracanie tej drugiej też tutaj. Roboty będzie. Firma obok firmy. Dałoby kurde jakiś tutaj powydobywać kamień, żebyśmy mieli wszystko już pod dostatkiem. No nie chcę importować 20 ton węgla w miesiąc, nie? Eksport jak najbardziej, import? No tryli. O, bo też kurde metal już zaczynamy też importować. Ropy to tam niewiele, to w ogóle w kilogramach jest podana. Czego produkujemy? Leków trochę. Tak? Nie. No dobra materialne. Nie, to dobrze, dobra materialne. Tak, to jest to, co powinniśmy produkować. Z farmaceutyką jest tylko problem. Cieno zrobiła. No, powiem wam widzowie. Anons to wygląda zacnie. Ale budowanie nocą już nie będzie takie zacne. No dobra, ale to jest jakby kolejne wyzwanie dla nas. Jako tak to poprowadzić tej nocy, nie? Nawet złoża mi się nie podświetlają. Lechtej to obejść. I mamy. Zagrożenie hałasem jest tutaj wyznacznikiem. Fajnie nam pod... Ten kontrastuje tą mapę. Nie, gdzie ja to będę prowadził dalej, gdzieś jakoś kiedyś tam pójdzie, nie? Teraz pytanko. Czy nie będzie lepiej, jeżeli to trochę zmniejszę? Poprowadzę tę drogę tu i powstanie kolejna dzielnica? Najpierw, że mogło być spoko. Teraz tak, żeby to zmniejszyć, musimy sobie zahaczyć. Wiadomo, że to nie jest tak, jak powinno być. Ale to tam już. Teraz sobie ogarniemy. No i super ancko. Jak wygląda to miasto nocą? W ogóle... Czemu tak mało świateł tu jest, widzowie? Oni tu totalnie po ciemku tu jeżdżą. Jestem ciekaw, czy nikt nie gra po prostu na ty, na trybie nocy, że nikt tego nie zgłosi? To, ale no kurde, no jest ciemnica. Te lampy nie dostarczają tak dużo światła. To są po prostu takie light spoty. Totalnie mam taki American vibe. Jak się nocą dzisiaj przechodzi, świecą lampy, też mniej więcej tak samej odległości, to widać wszystko. Jest o wiele lepiej widoczne. Chciałem powiedzieć, że nawet księżyc świeci, ale księżyca nie ma. Ale no kurde, no to jest już taki incident. Zagrożenie hałasem.
teraz budować, żeby to też miało ręce i nogi, co? Nie, wydaje mi się, że nie ma sensu. Tak, róbmy tak. No, zabudujemy sobie tę strefę po prostu. Już tutaj sobie postawimy wolno stojący nabrzeżny dom. Niech mają. Odległość na piechotę do szkoły podstawowej no jest ogromna. Jak zaczniemy się wyrabiać, jeżeli chodzi o kasę, to będziemy nad tym myśleć, co dalej, co i jak. Ale na ten moment... O, jesteśmy dużą wioską. Wydobycie metalu, ochrona przeciwpożarna, rybza strażacka, policja, administracja. Super. Teraz tak, no to w teorii najlepiej byłoby postawić gdzieś tak, żeby z każdej strony był dostęp, nie? W sumie. Wyglądam jak na razie na to, że najbezpieczniejszym spotem jest ten spot tutaj. Sobie tutaj postawimy remizę w takim razie. No i mało posterunek policji. Może być i tutaj. Super. No. Teraz znowu się będzie ciężej utrzymać. Ale jest już na ten moment idwizowy. To co? Zakończymy sobie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki. I do zobaczenia.